Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Ratchet Gladiator na PlayStation 3. No i myślę, że w ten oto sposób... Czas na cutscenkę! See me out there against that shell shock guy? Yeah, so. You worry me, Ratchet. Come on, Clank. Can't I just enjoy the moment? Do you realize how many other heroes they have killed? Here, watch this. And now for a Vox News action update. The new season of Dread Zone is underway and on pace to break ratings records once again. This year's contestants include the notorious mafia crime boss known as Ratchet, seen here at his Mokhtar estate. And to think that other networks actually call him a hero. It's truly sad, Dallas. Other notable contestants include Ratchet's ruthless robotic accomplice, Clank. I never did like the look of him, Juanita. I'm just glad he's off the streets, Dallas. And lucky for us, the Vox All-Star Exterminator crew is headed once again by five-time grand champion Ace Hardlight. Last season, Ace shocked the galaxy by terminating a record 13 contestants, including Captain Starshield, the Brown Ranger, and Mad Monkey McKnight. Dread Zone's 6 trillion fans are in for some unbelievable action over the coming weeks. They certainly are, Dallas. Yeah, I remember hearing about Ace Hardlight when I was a kid. He was this famous hero who disappeared. That must have been someone else. Why would a hero kill other heroes for money? Not money, Tin Man. Fun. I do not understand. You traitor! Do you think this is some kind of game? That's exactly what it is, Furball. And you're going to be the star of my highlight reel. I'll see you soon, Lombax. Więc tak. Ratchet się podniecał, że jest potężnym gladiatorem i że cała ta sytuacja jest dla niego dosyć zabawna. Ponadto mieliśmy możliwość zobaczenia fałszywych wiadomości i... gdzie mieliśmy przerobione zdjęcie Ratcheta, który został nazwany Mafioza Ratchet. No i też oczywiście dowiedzieliśmy się z cutscenki, która miała miejsce przed chwilą, że Ratchet w bardzo młodym wieku słyszał o Ace Hardlightie, co jest dosyć ciekawym wątkiem fabularnym, muszę przyznać. No i oczywiście też sprawa, że Ace Hardlight nie zabija ludzi dla kasy, tylko dla czystej, sadystycznej przyjemności. A teraz, cóż, udajemy się statkiem na kolejną planetę, którą zwiedzimy w tym odcinku. I to jest jedyna planeta, którą w zasadzie wam pokażę. Ale zanim jednak do tego przejdziemy, to czas na Avenger Tournament. I to jest jakby pierwsza minigierka, raczej dobra, no nie powiem, że pierwsza minigierka, a pierwsze zadanko, gdzie po prostu musimy nabić 60 punktów. I zgodnie z tym, co wam powiedziałem, to ja będę takie akcje przyspieszał, dlatego że nie chcę, żeby mój komentarz był zbyt nudny. No, i teraz będziemy mieli dosyć proste zadanie, które oczywiście zostawiłem, dlatego że takie zadania zwykle zostawiam i nie robię z tego jakiegoś super montażu. A jest to zadanie, które polega na tym, że musimy dostać się do wieży The Power of Tower, czy jakoś tak, czy Power of Tower. I tam w zasadzie będziemy musieli sprzątnąć wszystkich i nie dopuścić do tego, żeby jakby wieża, no, buchnęła. Bo wiadomo, wtedy wszyscy zginą i cały ten turniej gladiatorów się skończy. Tutaj miałem przy okazji pauzę, ponieważ w zasadzie to nie pamiętam, co ja zrobiłem. W każdym razie po prostu musiałem zrobić sobie lekką pauzę. Ale tja, jak widzicie, już komentuję w troszeczkę inny sposób niż pierwsze dwa odcinki. W zasadzie to bardziej drugi odcinek, bo drugi odcinek to był mega super uber depresyjny odcinek, co można było zobaczyć chociażby po tym, jak w bardzo smutny sposób tam w ogóle się zwracałem, bo miałem troszeczkę, powiedzmy, gorszy dzień. Przez co, no, odcinek wyszedł troszeczkę gorszy, za co z tego miejsca przepraszam. Ogólnie, z racji tego, że nie mamy tutaj zbyt ciekawego nic do powiedzenia, no bo tak na dobrą sprawę tylko wybijamy tutaj przeciwników, to chciałbym wam zadać jedno pytanie. I to jest dosyć pytanie, które chcę jakby oczywiście ogłosić jako taką ankietę pod tym odcinkiem. Pewnie to się pojawi w opisie, jak i w sekcji komentarzy. Otóż...
Ostatnio zakupiłem sobie Herosi PlayStation Move. Wiecie, PlayStation Move Heroes, wiecie co to jest za gierka, tam gdzie jest crossover Ratcheta, Jacka oraz Sly'a. I moje pytanie jest następujące. Czy chcecie, żebym po Ratchecie Gladiator, po tym let's playu, co teraz widzicie w postprodukcji, zabrał się za Ratcheta Size Matters, potem zrobił trochę dłuższą przerwę od serii i wrócił z maratonem Future, czyli wiecie, tam Tools of Destruction i tak dalej, i tak dalej? Czy może opcja druga? Czyli powiedzmy po Ratchecie Gladiator byśmy chwilowo zaprzestali z Ratchetem i zrobiłbym maraton Sly'a od pierwszej do trzeciej części, potem bym zrobił Herosów PlayStation Move, Size Matters i dopiero wtedy maraton Future. Napiszcie w sekcji komentarzy, co wy byście woleli, czy opcję pierwszą, czy opcję drugą, bo jestem niezmiernie ciekaw i nie powiem, że nie byłoby to dla mnie dosyć ważne. A teraz wracając do gry, jeżeli chodzi o challenge, który obecnie robimy, czyli tam dostanie się do tej The Tower of Power, no to chyba nikt się nie zdziwi, jak powiem, że to nie był jakoś super wymagający challenge, który, nie wiem, powodował u mnie złość za dzieciaka czy coś. Był to po prostu bardzo, bardzo, ale to bardzo łatwy challenge. No i tutaj będziemy musieli przy okazji... Przy okazji będziemy musieli... Te, no, platformy pokonać, które tutaj się ruszają. I przepraszam najmocniej, tamten challenge to było dostanie się z punktu A do punktu B, a ten to jest The Tower of Power. Więc przepraszam za błąd, ale nie jest to jakoś super... wydaje mi się, że to nie jest jakoś super smutny błąd lub super jakiś ogromny błąd, ponieważ tak czy siak robimy to, co robimy teraz. I tutaj mieliśmy upgrade'owany Magma Cannon, ale spokojnie, od bodajże planety Orkson albo po Orkson nie będziemy już korzystali tylko z Dual Viperów i Magna Cannon, dlatego że zakupiłem jeszcze inną broń, o której opowiem wam w prawdopodobnie czwartym odcinku, dlatego że czwarty odcinek to będzie Orkson i kolejna planeta, bo zgodnie z obietnicą będą albo dwie, albo trzy planety na odcinek. Jezus Maria, ale ja się plączę. Tak to też jest, kiedy nagrywasz kolejną grę tego samego dnia, no bo dzisiaj udało mi się przykładowo skończyć pierwszą grę z maratonu Crasha Bandicoot pod nazwą Crash of the Titans na PS2, a wczoraj zrobiłem wielki finał z Jacka 2, tak więc dwie gry upiekłem w dwa dni, tak na dobrą sprawę, bo wczoraj Jacka, dzisiaj Crasha. No i przy okazji jeszcze bonusowo odcinek z Ratcheta. No, i tak to właśnie wygląda dostawanie się tutaj na The Tower of Power. Jak widzicie, przeciwnicy nie są jakoś super, uber trudni. Na początku wydawało mi się, że to będzie trudniejsze, ale tak szczerze, Magma Cannon po prostu wszystkich niszczy. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że od Magma Cannon są lepsze bronie. Bo nie wykluczam tego, ponieważ na samym Magma Cannon nie da się niestety gry przejść. Znaczy, technicznie da się, no ale... Po co mamy sobie utrudniać grę? Wystarczy, że już sobie wystarczająco ułatwiłem, dlatego że gram na dwóch gwiazdkach, a nie gram na super, uber trudnym poziomie trudności. No. I w taki oto sposób mamy tutaj ukończone. I odblokowaliśmy planetę Shar, na której się dzisiaj skupimy. No i Orkson, na którym się skupimy następnym razem. We now have a new Avenger! After making his fortune selling cigarettes to children, Ratchet went on to pilot a tanker ship for Zexxon. A week later, Ratchet got drunk and crashed his tanker into the ocean world of Equados. Who can forget these graphic images of baby seals smothered in radioactive waste? Ah! Little Coco. Never had a chance. How could you? What did little Coco ever do to you? What? Al, how can you believe these ridiculous lies? No. I was just, you know, I mean... Come on, guys. We need to get out of here before we all wind up dead. What's the plan? I have been chatting with a tech droid on the operations level. She may be able to provide the blueprints for these deadlock collars. That's great! But we must be very careful. Fox has eyes everywhere. Więc była tutaj cutscenka, w której Vox przedstawiał informacje takie, że Ratchet zabił delfiny na planecie Quatos.
No i Al oczywiście, ponieważ jest on skończonym debilem w tej grze, no bo inaczej go nazwać nie mogę, no to uwierzył w te fake newsy, tak więc mocne XD moim zdaniem. No i cóż, lecimy na planetę Shaar. Bez zbędnego przedłużania, bez zbędnych ceregieli, lecimy sobie, lecimy, nie śpimy, jak to mawiają. Ogólnie bardzo lubię te cutscenki, gdzie Ratchet podróżuje statkiem z planety do planety. To jakby jest taki element mocno charakterystyczny z tą serią i jest to nawet bardzo fajne moim zdaniem. Nie mam jakby powodu do przyczepienia się. Gdybym miał powód do przyczepienia się, to wyszedłbym na imbecyla. Ale tak, dla osób, które, nie wiem, modliły się o to, że w tą niedzielę, czyli 3 maja, nie ukaże się Ratchet Gladiator odcinek 3, no to niestety muszę was z tego błędu wyprowadzić, ponieważ jak widzicie, no, pojawił się Ratchet Gladiator. Nie będę tutaj za bardzo tłumaczył tego zadanka, ponieważ to zadanko oczywiście jest dosyć proste. Po prostu musimy się dostać z punktu A do punktu B. Nie ma tutaj jakby jakiegoś super Uber Challenge'u, który powoduje, nie wiem, jakiś super wątek fabularny, gdzie, nie wiem, będę musiał tutaj tłumaczyć, że ej, musimy unicestwić taki typ wroga lub tego wroga, albo tyle wrogów. Po prostu dostaj się z punktu A do punktu B, wybij tutaj na arence praktycznie wszystkich i zaraz będziesz miał po prostu mission complete. No i swoją drogą skill pointy po drodze dostawałem. Ale najwięcej chyba skill pointów zgarnąłem na Orkson, bo tam było chyba około 5. Coś takiego. O ile dobrze pamiętam, a gameplay nagrywałem w zasadzie wczoraj i dzisiaj też będę nagrywał gameplay do Ratcheta Gladiator, bo plany mam takie, żeby dzisiaj skończyć tę gierkę. W sensie wy to widzicie 3 maja, ale ja komentarz nagrywam 1 maja, czyli 2 dni wcześniej. No. Dostajemy się, że tak powiem, do działka, którym teraz będziemy musieli dostać się do samego środka, żeby te wszystkie bariery wybić. No i oczywiście standardowo, jako że to jest taka, a nie inna misja, to tutaj jest montaż, który w zasadzie przyspiesza to, co się dzieje, dlatego że uważam, że w postprodukcji komentowanie tego jest dosyć monotonne, dlatego że tak na dobrą sprawę nic się nie dzieje. Poza tym, że muszę wybijać działka i różnych przeciwników. Ale taki fun fact numer 1. Nie udało mi się tego segmentu gry, tego fragmentu, tej misji zaliczyć za pierwszym razem, tylko zaliczyłem ją za trzecim razem, dlatego że za każdym razem te działka wykańczały mój pancerz do takiego stopnia, że miałem dosłownie mikropiksele, które powodowały, że mogłem wybuchnąć w każdej chwili. Lub zginąć. Bardziej na polskie. I za dzieciaka z tą misją miałem też problem. Aczkolwiek nie jest to jakoś super uber problem, ale jednak jakiś mini był. No i tutaj muszę oczywiście naszych robocików kontrolować, żeby oni te śrubki, wiecie, przekręcali, żebym mógł mieć prostą drogę. A właśnie, co do robotów. Pozdrawiam Zakolnikowa, Mati, pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję, że wytknąłeś mi jeden błąd, ponieważ Mati miał odwagę ze mną porozmawiać na privie na ten temat. Otóż pomyliłem imię jednego robota. Nazwałem go Grid w pierwszym odcinku, gdzie tak na dobrą sprawę nie nazywa się on Grid, tylko Green, czyli zielony. Wiecie, z angielskiego na polskie. Tak więc bardzo serdecznie przepraszam za ten błąd i obiecuję mocne postanowienie poprawy i będę starał się jak największy research robić. Ewentualnie jak coś to mnie poprawisz, Mati, lub ktokolwiek, kto ogląda tę serię tak bardzo uważnie jak Mati. No i teraz musimy jakby zabrać albo chronić Temple Notes, coś takiego? Coś ten deseń. Nie wiem, może dobrze to wytłumaczę, a jak nie, no to tutaj najwyżej pojawi się napis, że źle coś tam wytłumaczyłem. No i praktycznie to jest kolejny typ poziomu, gdzie musimy po prostu wybijać przeciwników, bo tak, bo nie ma innego wytłumaczenia. No i są tutaj bronie porozstawiane, czyli Dual Vipers oraz Magma Cannon. I serio będę musiał się zabrać za grindowanie Dual Vipersów, ale myślę, że grindowanie takich broni zostawię poza nagrywaniem, bo jednak to nie jest jakby coś, co
jest fajne w oglądaniu, przynajmniej ja tak uważam, aczkolwiek no mogę się mylić, no ja zupełnie jestem z innej gliny ulepiony, tak? Jakby... Jedni lubią coś takiego oglądać, ja osobiście, szczerze powiedziawszy, nie lubię czegoś takiego w let's playach oglądać, bo wolę, jak ktoś takie rzeczy pokroju upgrade'owanie, tudzież grindowanie jakiejś broni na lepszy level, to wolę, żeby ktoś to robił poza anteną, dlatego że to jest po prostu w nadzwyczajnym świecie nudne, no bo ja to sobie będę robił poza nagrywaniem, gdzie będę po prostu sobie wbijał level na różnych tam planetach, żeby niektóre bronie zupgrade'ować. A ktoś by mi napisał w sekcji komentarzy, że ej, ja nie chcę tego przykładowo oglądać, no bo to jest zbyt Resident Sleeper, wiecie o co chodzi. Tak więc chcę uszanować wasz czas, tak samo jak wy byście chcieli uszanować przykładowo mój czas. Wiecie o co chodzi. No i w taki oto sposób challenge complete. Minuta 33, 5 na 15 skill pointów i teraz robimy misje poboczne. Oczywiście misja, gdzie musimy tym działkiem zdobyć 22 tysiące punktów. I szczerze powiedziawszy, nie jest to zbyt ciekawa misja z tego względu, że po prostu jedyne co tu robimy, to wybijamy wrogów. Albo z działka normalnie, albo po prostu z takiego granatnika, co widzicie teraz. Nic szczególnego moim zdaniem, po prostu misja dostać się z punktu A do punktu B, przy okazji zdobyć dużą lub wymaganą ilość punktów. Ta misja to w zasadzie jest to samo, co tłumaczyłem przed chwilą. Po prostu mamy tutaj porozstawiane Magma Cannon oraz Dual Vipers i za pomocą tych broni musimy po prostu wybić daną ilość wrogów. Ale tutaj nie ma dokładnej opisanej ilości wrogów, tylko musimy zdobyć 181 punktów, które oczywiście zdobędziemy za chwilę. I pozdrawiam retrofana, który przed chwilą był offline. Tak, bo nie miałem innej możliwości, jak tutaj pozdrowić, jak na tym odcinku, no bo wiecie, nie nagrywam to w live produkcji, tylko w postprodukcji, no bo już gameplay miałem do ponad połowy gry nagrany, bo sobie tak z nudów usiadłem i stwierdziłem, że pogram sobie trochę w Ratcheta Gladiator i zobaczyłem, że mi tak dobrze idzie, to stwierdziłem, dobra, w Ratchety jestem wyjątkowo do dupy, co większość osób wie, i stwierdziłem, że ej, czemu by nie zrobić Ratcheta w postprodukcji, przynajmniej spróbować. Może nóż widelec wyjdzie let's play. Jak na razie mi się podoba komentowanie tego let's playa. Jedyne jakie mam zastrzeżenia do swojej serii to na ten nieszczęsny odcinek drugi, ale z tego powodu nie będę chyba wywracał serii na V2, bo nie wiem, jeden odcinek się okazał gorszy. No, nie dajmy się zwariować. No i ostatni challenge na dziś w tym odcinku, w tym dosyć krótkawym odcinku, no to jest oczywiście wybicie wszystkich przeciwników do 8 rund. Tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i że jestem informatywny. Dajcie znać odnośnie tej ankiety, którą tam dam w opisie i w informacjach. To by było na tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!